Cześć, jestem Kamil, witajcie na moim kanale. Nagrywam teraz za rozpoczęcie odcinka, ponieważ nie rozpocząłem go w trakcie nagrywania, jak robiłem ten odcinek. Więc zapraszam do oglądania, Boże, odcinka, który pokazuje tydzień rzeczy, które miałem do zrobienia przed kolejnym weekendem intensywnych walk w kuchni. Są rzeczy bardzo nie po kolei, bardzo chaotycznie. Co mogłem robić, to robiłem i tak wyglądał mój tydzień. Dwa dni temu miałem to auto. Nienawidzę tego pyłu. Zdjąć kaloryfer do dzieła. Kiciulka. Co kiciulku, moja malutka? Miał, miał. Tak. Cie! O kurde. To nie było reżyserowane. To... O! Jest! To tylko pokazuje, jak bardzo źle zamontowany jest ten kaloryfer, skoro po prostu próba odkręcenia czegoś sprawiła, że wszystko się... Masakra. Pokażę wam małą ciekawostkę. O, tutaj, zobaczcie, dziura. Tam jakaś myszka robiła sobie gniazdo. Tam jest zasypane duże gniazdo myszki. A tutaj, w ścianie, tam gdzie jest ten klej do płytek, było gniazdo myszy. Ogólnie przy demontażu podłogi mój tata znalazł chyba trzy martwe myszy. Znaczy martwe, same kości w zasadzie zostały. Ja dwie. Plus jedno gniazdo w miarę świeże. Nie wiem, czy to nie jest gniazdo, którego właściciel skończył w połowie w brzuchu Maurycego. Ale... no teraz już nie będzie się tak łatwo tym myszom schować. Będzie nowy styl fryzury. Ogólnie nie wiem, co się dzieje ostatnio. Ustawiam aparat, włączam nagrywanie i on nagrywa i nagle przestaje. I nie ma żadnych błędów ani nic. Po prostu tak jakbym ustawił maksymalny czas nagrywania jest na 30, to 30 minut w tym aparacie, a on po czasami po 7, czasami po 8 minutach po prostu się wyłącza i nie mogę już nagrywać, więc super.
Zakup nowego aparatu to jest bardzo duży wydatek, więc raczej jeśli by się coś z tym stało albo będzie to postępować, to skończy się na używaniu telefonu. Natomiast wolałbym tego uniknąć. Dużo bardziej wolę robić to z aparatu niż z telefonu. Wypełniłem tamten róg pianą. Jedną puszkę całą zajęło. Mogłem kupić trzy. Teraz powypełniam trochę pozostałe profile, a jak coś zostanie, to tam jeszcze dorzucę, bo tam jest faktycznie duża przestrzeń. Okej. Okay. Samodzielna naprawa komina może być kontrowersyjna, szczególnie, że ja na budowlance znam się tak, jak się znam, czyli prawie w ogóle. Natomiast to też nie jest tak, że pomysł na to, że jak go naprawić, mam znikąd. Kiedyś, dawno, dawno temu wynajmowałem w Częstochowie mieszkanie w kamienicy i tam po prostu śmierdziało dymem i na ścianie wychodził taki rdzawy nalot. Widział to człowiek, który, jeżeli chodzi o budowlankę, naprawdę nie ma innej osoby, której bym bardziej zaufał niż jemu. I jeżeli wszyscy powiedzą, że jest tak, a on powie inaczej, to jemu zaufam. I z nim konsultowałem to, jak, co z tym zrobić. Dostałem instrukcje, nie przekażę wam ich, dlatego że każdy takie naprawy powinien robić zgodnie z własnym uznaniem. Więc nie będę mówić, jakich materiałów używam i tak dalej, natomiast naprawiłem to zgodnie z jego instrukcjami, tamten komin. Była podobna sytuacja jak tutaj. Tutaj przy odkuwaniu tynku po prostu wypadł kawałek cegły, taki cieniutki, który był wykorzystany do zaślepienia tego komina. I no i co zrobiłeś z tym ogonem? Brudny jest. Już czyszczę. No już. Nigdy nie było problemów. 2 lata mieszkałem w tamtym mieszkaniu i nie było żadnych problemów z tym kominem. Dodatkowo, w momencie kiedy jakby to... Więc wykonam tą naprawę w ten sam sposób, czyli mam 2 lata spokoju. Tak. Mało tego, jest metoda renowacji kominów, o której mówił mi mój tata i nad tym też będziemy się zastanawiać, tylko w momencie, kiedy ogarniemy dach. Wtedy, czyli jakoś bardzo późno w przyszłości, ale wtedy przyjedzie specjalna ekipa ze specjalnymi urządzeniami i oni w jakiś sposób natryskują do środka komina jakieś rzeczy i ten komin ma wtedy wewnątrz nową powłokę ceramiczną, podobno niezniszczalna opcja i bardzo dobra, nie wiem ile kosztuje, nie znam się na tym. Na chwilę obecną to tak musi wystarczyć, jak zamuruję te otwory, jeszcze jeden dolny jest, który będę musiał powiększyć i później go znowu zrobić. Natomiast chcę zrobić najpierw te dwa, a później ten dolny, ponieważ z tym dolnym trochę jest problem z kotami, które bardzo chcą tamtędy wyjść. We'll be right back.
Powiedzmy, że pół komina jest naprawione, czyli ta i ta część. Tej jeszcze nie ruszałem. Nie chciałem wszystkiego naraz robić, bo ciężko upilnować koty, jak się ma trzy dosyć spore dziury. Przez każdą z nich może przejść kot i wpaść do komina. A wiem, że w internecie są różni ludzie i część osób ma ochotę napisać, po co to w ogóle ruszałeś, skoro nie wyciekało. Druga część osób ma ochotę napisać, powinieneś był zburzyć wszystko i postawić od nowa. A jeszcze inna część ludzi pewnie ma ochotę napisać, o, do tego musisz mieć uprawnienia i powinieneś w ogóle mieć czapkę, okulary, maskę, ochraniacze na kolana, łokcie i inne rzeczy. A co jeśli bym wam powiedział, że w ogóle sam tego nie robiłem, tylko ktoś to zrobił, a ja tylko nagrywam, a może cały kanał jest iluzją i tak naprawdę nic tu nie robię, tylko nagrywam, jak ktoś coś robi. Nie wiadomo, to tylko internet. Pamiętajcie, że to też mój dom? Nie też, to mój dom. I robię wszystko zgodnie ze swoim sumieniem, umiejętnościami i tak dalej. To tak uprzedzając większość komentarzy. W tej chwili resztę tego dziadostwa, co mam w wiaderku, wrzucam na ścianę, bo muszę zmniejszyć dziury. Te dziury. Swoją drogą, dlaczego nie mogę używać kleju do płytek? To by było łatwiejsze, wszystko byłoby łatwiejsze. Dobra, jest uzbrojone, zasprojone, jakby jest zbrojone. Jak widzieliście, zrobiłem próbę obciążeniową. Drabinka była po to, że jeżeli by się okazało, że nie wiem, pęknie beton czy cokolwiek, to żebym nie poleciał w dół, tylko żebym mógł się na niej oprzeć. I wiem, że nie byłoby tak. Tu macie piękny przykład tego, że mówię o czymś, czego wam nie pokazałem. Nie dlatego, że wam nie chciałem pokazać, tylko dlatego, że mój aparat znowu urwał kawałek filmu i już go nigdy nie zobaczymy. Żebym po prostu rękami się na niej oparł, tylko bym prawdopodobnie poleciał do tyłu, ale oparłbym się wtedy rękami i na ścianie i wszystko byłoby w porządku. Więc idę po stempel, żeby go od spodu podeprzeć. Zobaczę, czy nie będę go musiał dociąć. Na dole mam piłę szablastą, więc w razie czego... O, patrzcie. Mój kotek.
więc będę mógł sobie tamto skrócić. Dam ten stempel pod kątem i myślę, że jeden wystarczy. To też nie będzie jakiś fenomenalny ciężar, będzie równo rozłożony. Mam pianę niskoprężną, którą wszelkie nieszczelności, tak jak kiedyś upychali gazety i papę, ja teraz te wszystkie szpary wcisnę trochę piany, poczekam 15-20 minut, aż ona się, no dobra, dam jej tą godzinę, aż ona zwiąże i wtedy po prostu wszystko zaleje. W międzyczasie, kiedy czekałem, aż pianka się utwardzi, został skończony komin. Także tutaj już mamy gotową rzecz. Tak to wygląda teraz, proszę bardzo. Wszystko ładnie odeszło, jest już zamiecione, odkurzone, zagruntowane dwa razy i ja nawet jestem umyty. Także następna rzecz. Czyli skuć płytki. Pyk. Zostało zdrapać sufit, to na jutro, zdecydować gdzie światła, to nie jest aż tak istotne i zamontować oczka, czyli to. Tu akurat jest problem, bo tutaj jest bardzo grubo zaprawy i nie jest to bezpieczne, żeby dać wszystko naraz. Natomiast tej płyty i tak ten weekend nie nałożymy, ponieważ będzie elektryk wymieniać kabel cały. O. A że miał wypadek, to go nie będzie. Miał być dzisiaj. Miał już być i to zrobić. Miał wypadek wczoraj albo przedwczoraj
i go dzisiaj nie będzie, będzie w poniedziałek. Więc ta płyta i tak nie będzie zamknięta, czyli to można robić na spokojnie i damy radę. Drapanie sufitu to sobie chyba jednak odpuszczę. Sufit jest mocno nierówny i tak nie osiągnę takiego efektu, jaki bym chciał. Zakładając to, jak dużo pracy jest włożone w tą kuchnię, trochę więcej tej pracy, tak żeby ogarnąć sufit w karton gipsie i mieć poziomy sufit, a nie falowany, to naprawdę nie wydaje mi się dużo więcej roboty. Może się mylę i może jeszcze będę żałować tej decyzji. Ale raczej taką podejmuję. Czyli sufit zostaje jak jest i będzie obniżany. W sensie, no, nie drapię go, nie robię nic z nim, poza tym, że go zakryję. I tyle. Wydaje mi się to całkiem rozsądną decyzją. Jeżeli chodzi o decyzję, gdzie światła, to zakładając, że będzie podwieszony sufit, to mogę zdecydować, gdzie będą światła, jak już będą karton gipsy zrobione na ścianie i będę mógł wymierzyć dokładnie, gdzie będą szafki. Wtedy mogę sobie, wiedząc, gdzie będą szafki, wymyślić, gdzie powinny być światła. Na pewno zostają dwa światła i jeszcze po prostu nie wiem, gdzie dokładnie. Więc drugi punkt odchodzi, a trzeci punkt, czyli oczka, to już ostatnio tłumaczyłem. I tak nic tam nie zrobimy, więc mogę to na spokojnie sobie trochę kleju tam zarzucić dzisiaj i tyle. Więc był dosyć intensywny tydzień. Najwięcej zajęło kucie tej podłogi, ale jestem zadowolony z efektów tego wszystkiego, tej mojej pracy. Mimo, że nic nie widać, bo naprawdę nie widać żadnego efektu, to dużo było zrobione. A to, że nie widać efektów, to chyba dobrze świadczy o tym wszystkim, biorąc pod uwagę stan, w jakim to jest. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał i że widzimy się w następnym. Więc trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Hej!